TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Halo? No dobra, dobra. Tak, wiemy, Dobra, na razie, na czoło. Prezes pięknej tresce, który zostały wprowadzone do wszystkich pracowników. Z jakiej okazji my się tu spotkali, prezesie, w ogóle? Spotykamy się tu z naszą emigracją, która wsparła nas też, jak sami wiecie, w wielu akcjach. Teraz idziemy właśnie sprawdzić kolejną, która już jest zrealizowana. I jeśli chodzi właśnie tu o remont, wsparcie remontu i wyposażenia bardziej w tym kierunku naszej pralni, także która była, jak to mówią, z archiwum Mix i trzeba było serio gruntownych zmian, żeby serio funkcjonowała. Wiadomo, że też jako cel na apce było też podane, ale mówię, tak wszystko razem do kupy zusammen, jak to się mówi, zostało zrealizowane, także też tutaj duży szacunek dla naszej emigracji, dla wszystkich, którzy pomagali, dla firmy, która to wykonywała i myślę, że następne cele są już w kolejce, także. No to idziemy zobaczyć, bo obcy też przyjechali dzisiaj, nie? Jasne. Idziemy, czekają podobno, także idziemy. Idziemy do nich. Cześć, Tacio. Cześć. Witam cię. Cześć. Cześć wszystkim. Witamy niebiesko emigracjo. No, witamy. Kawał drugi. No, panowie, co to za okazja? Powiedzcie, no. Odwiedziny. Kontrola, nie? Kontrola, tego, co tu się dzieje. No bo w grzybku jest wszystko pozytywnie. No duże zakupy zrobione, będzie spotkanie robione dla kibiców, takie troszkę familiada z rodzinami, z żonami. Nie tylko do siebie. Zakupy. Także niczego nie zapomnijcie, kupcie też na zapas, nie? Żeby... kartony już się pakują, już się kleją, także tylko to teraz wysłać. No a tym, co to będą oglądać zanim, mam nadzieję, jeszcze będzie spotkanie, no to właśnie niech się tylko już ręce zacierają, co tam się będzie w środku znajdowało, nie? To emigracja wydała pieniędzy. Wspólna emigracja, niebieska emigracja, dokładnie FC England, bo dzisiaj głównie gościmy FC England. Naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo duży plus. Co nas cieszy. No to faktycznie musi być dobrze. A jakie miasta? England? To jest Batory. Ale generalnie w Anglii, jak tam? Londyn. Londyn, a? Wszyscy? Londyn. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londyn z drugi. Nie ma takiego miasta Londyn. No, Liverpool, ja? Niebieski Liverpool, niebieski Manchester. W sumie wszędzie jest niebiesko, teraz w Anglii. Także bardzo dobrze. Grupa rośnie, działamy, robimy, no ile się da, nie? Musimy to podnieść, nie? Bardzo dobrze, bardzo szacunek. Tylko kibice mogą to podnieść, nikt tego więcej nie podniesie. A tak, chodzicie na lokalne kluby tam? No na Milu dużo tam od nas odwiedzają, z tego co słyszałem, tam chłopaki, no lokalnie wspieramy też dużo pucharowo Atletico, jak grają, jak są u nas, to byliśmy tam już na kilku spotkaniach, nawet raz Siutwo nas odwiedził. No proszę. Byliśmy na ten Rebog Arena na Boltonie, jak się nie mylę, kiedyś Atletico grał tam chyba 1/4 pucharu Europy chyba, jak się nie mylę. Był taki mecz, no Siutwa się pojawił, 48 godzin w autobusie z naszymi kibicami, współczuję mu tego, ale nie narzekał i pamiętam do dzisiaj jego słowa, jak staliśmy grupką i tam wiadomo, grupką kolegów i tam rozmawialiśmy o różnych takich sprawach i fajny właśnie, tak przerwał nam tę rozmowę i mówi, panowie, całe życie marzyłem, żeby zagrać na takiej murawie, nie? I wszyscy w śmiech oczywiście. No tak nas wyrwał całkowicie z kontekstu, ale pamiętam to do dziś, jak to powiedział, nie? Co na to wpłynęło, żeście się tak zaangażowali teraz mocno? Bo jest to widoczne, nie? Przede wszystkim sytuacja klubu. Czyli dociera to tam na wyspę, ja? Znaczy nawet nie chodzi o to, że teraz się poprawia, tylko o tą złą sytuację. Chodziło i tam chłopaki działają generalnie. Jako fan klub w Anglii działam od 2008 roku, tak, to takie było założenie. Wtedy było pierwsze spotkanie kibiców z całej Anglii na takim przysłowiowym piwie w barze. No i to tak się ciągnęło przez te lata. Od 2008 już różne akcje, tam nie wiem, czy słyszeliście, tam chłopaki wykupili tą blaszkę, tą 1920, pomagali tam w różnych domach społecznych, z domu starców chyba w Anglii. Tak, z tego też będzie filmik. No właśnie, dużo takich akcji już było robionych wcześniej, ale teraz po prostu chcemy to zrobić już całkowicie profesjonalnie, żeby to było oficjalnie i profesjonalnie prowadzone już od samego początku do końca, nie? Także zwiększa nam się cały czas ilość naszych członków jakby w tym naszym gronie, tam w tej Blue England.
No i mamy nadzieję, że to już teraz będzie tak cały czas działało, nie? Widzę, żeście medialnie też podziałali, jakieś takie kurczę, różne graficzne rzeczy się pojawiają. Jest. No walczymy o punkty, nie? No. Także no. Nie możemy być wiesz na końcu. No. Tak jest, zaczęliśmy. Na końcu, ale no, już jest dobrze. Tak jest, niech wszyscy się boją nas, bo zaczęliśmy w połowie sezonu zbierać nasze punkty, także następny sezon. Nie odpuszczacie. Nie odpuścimy, następny sezon będzie Ruda Śląska, będzie z nami musiała derywalizować, mam nadzieję. Bójcie się, Ruda. No a jak? Pomysł padł też przez to, żeby jak zapełnić te miejsca, na których nas nie ma, nie? No właśnie. No bo na co dzień nie każdy sobie może pozwolić, żeby być na każdym meczu Rudy. No to, to wymyśliliśmy, że po prostu tu będą przychodzić te dzieciaki i te nasze miejsca zajmować i mam nadzieję, że to gdzieś tam będzie w nich zaszczepione. I tak jak my, będą po prostu już zawsze. Super panowie, widać was pasję, także to nie jest budowane. Fajnie. Naprawdę szacunek, róbcie tak jak to robicie, żeby wam to nie minęło. No. Nie, to na pewno, tego już się nie da wyleczyć. Ale nie, to prawda. No. Co to macie? Powiedzcie no. A tutaj ufundowaliśmy w takim salonie fryzjerskim tutaj dla pani Reni taką nagrodę, żeby ładnie nam wyglądała na tych filmach, nie? No kurczę, no to jest hit. No, także tutaj się wyszczingluje nam elegancko. A pani Renia lubi, bo ona no, zmieniać wiele. Tam, no, wiecie co? Dowolna wizyta, także najlepiej w niebieskich włosach będzie wyglądać. No właśnie, tak, mi się wydaje. Powiedzcie mi, czy wyście wiedzieli wcześniej, jaka jest pralnia na Ruchu? Szczerze powiedziawszy, to się dziwię, jak my idziemy. No, bo całe 12... życie myślałem, że jakaś tam na Ruchu. Tak samo, ja 12 lat tam jeżdża i jak zaskoczony, że tam jest pralnia, nie? To mnie szokuje, no, że tutaj idziemy. No, ale no dobra. Byście wiedzieli, to byście wybudowali nowo Kaindzi. No. Ciekawe, na procent na Ruchu ludzi wie w ogóle, że tam jest pralnia. No teraz już będą wiedzieć wszyscy, nie? Teraz nie dziwcie się pani Ryni, że narzekała, że ten wózek jak hetman porwał. Znaczy oczywiście to nie hetman, no ale tak było, gadane. Tak gadane. No. Kto to był, nie? Dzień dobry pani Ryniu. Ja się nie dziwię, czemu pani tak narzekała, że na brak wózka. Tak się pańcuje. Ciepło macie sam, nie? I to my. Dobry. Ja, żeby uściskać i całować. Uściskać i całować, bo patrzą. Tak nam kazali zrobić. Uściskać i wycałować. Tak jest, no. Dobrze, tutaj jest pani królestwo, ja, a my nie wiedzieli nawet, że to jest moje, królestwo. Moje praktycznie, mojego męża, to on wie, że nie ją. Tutaj ja. Dobra, to mamy te nasze cała akcja jest zrobiona przez Zjednoczoną Emigrację. Tutaj są wyszczególnione kraje, które biorą udział w tym całym. Bardzo fajna. No. Fajne logo. Dziękujemy ci Korczu za to. Wyszło. Także to nie robimy jako FC Anglia, FC Blue England, tylko to jest Zjednoczona Emigracja. Tak i tutaj każdy z przedstawicieli kupił sprzęt dla pani Reni tutaj, żeby jakoś tutaj ułatwić tą pracę, nie? No, to jest teraz szacunek, Opie. Szacunek dla wszystkich, którzy będą pooglądać. Działo, no. Jak tu będzie w klubie się działo, to i tam się będzie działo. Ludzie chcą pomagać, ludzie do nas cały czas się dołączają. I widzę, że się powiększają też inne fankluby. Mhm. Holandia bardzo fajnie idzie do przodu, także... No, to cieszy. No, się cieszy. Panie Szmaryja? Rekuperator, on wypompowuje powietrze, wiesz? Robi wilgotność, wyciąga z tego. To było najgorszego, nie? Ja. No, bez to na 4 koła, no to było. Ale biało-niebieski, nie? Już ja, od razu. Amatorki, tutaj wszystko jest... Wszystko jest profesjonalne. W kolorach. Ale tutaj właśnie teraz my chcieli zrobić taką małą niespodziankę, pani Reni. Za te wszystkie lata, które pani sam spędzę na tym Ruchu. Tutaj jest taki voucher od niebieskiej Anglii. Będziecie mogli zrobić. Nawet niebieską welę wam zrobił. On mój Boże. I tutaj taki mały gieszyn. To się odwyższy, ale w dumę. Bo zaraz tam będzie dużo ludzi do podziału. Dziękuję bardzo. Walczyli w zeszłym roku, żeby ten się klub utrzymał. No jest. I dzięki Bogu jest. Ja bym tego nie przeżyła, jakbym się dowiedział.
Nie pozwolimy na to. Nie, dopóki to było tak piękne, że się utrzymał i ten rok, choć nawet ta cholerna pandemia nas dopadła. Ale jesteśmy dalej, to jest ważne. No my to samo powiedzieli, że startujemy z naszym klubem. Przecież mogłabym już nie pracować, nie? Przecież mam prawdopodobnie aż 1000 zł polskiej emerytury za te lata pracowane. Mogłabym nie pracować, ale nie wyobrażam sobie. Dopóki mam zdrowie i siły, nie mogę nie przyjść. Tutaj robić to jest przyjemność, nie? To zawsze godzą ci, co mogą. No jak się ci, co mogą robić to, co kochają, nie? Ale mało jest takich ludzi, co mogą przyjść do roboty i robić to, co lubią, nie? Takich jest niewiele. Dlatego mi, jak było ciężko, mi gadali, czemu ty tego nie rzucisz? Idź co, poszukaj jakąś inną robotę. Chodzi, ja bym wytrzymała. No właśnie. Ja się nie wyobrażam, Kajuś. Ja pani ma sam za dużo przyjaciół, żeby z tym odchodzić. Pani ma sam być ostatni, osoba do pokazu. No wczoraj mi powiedzieli zawodnicy. Przecież ja nie mogę umierać, bo ktoś musi w tym klubie pracować. No i kto to zrobi, nie? Jasne. Pani może iść salut. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, ja nie? Bardzo dziękuję. I my tam będziemy pani obserwować, nie? Na tych filmach wszystkich, no. To za dużo nie kręć, wiesz? Bo będą wszystko wiedzieli. Ja muszę wiedzieć, zły i jest dobry. My muszę wiedzieć, co tu się dzieje. Cały czas musimy być na bieżąco. Fajnie, to idziemy sobie.